wystąpienia będzie poświęcone na archiwa natury i możliwości wykorzystania archiwów natury w badaniach nie tylko w gruncie rzeczy nad czarną śmiercią, ale generalnie w badaniach nad gospodarką, populacjami średniowiecznymi. Zaczynając od tej kwestii historiograficznej, no mógłbym, proszę Państwa, zacząć, nie wiem, od fragmentu Dekameronu i opisu czarnej śmierci we Florencji. Natomiast no, każdy z nas jakoś tam, kto mniej lub bardziej profesjonalnie zajmuje się historią w toku swojej edukacji, na pewno spotkał się z opisami historiograficznymi, opisami epidemii czarnej śmierci, niekoniecznie pierwszej fali z połowy XIV wieku, no ale powiedzmy, że gdzieś tam od nawet od starożytnej, od Tukidydesa istnieje pewien stereotypowy albo skonwencjonalizowany opis zarazy. No i mnie jako demografa zawsze interesowało, jak to jest, że dysponując stosunkowo wieloma opisami historiograficznymi z epoki, które no, mają pewien taki ryt standardowy, kiedy się bierze pracę z dziejów historii medycyny albo właśnie takie w jakiś sposób dotykające kwestii demograficznej, to nagle się okazuje, że w tych pracach ktoś podaje pewne liczby. Czyli autor źródła historiograficznego mówi, że umarli wszyscy albo umarli połowa umarła, albo wiele umarło, albo kilka tysięcy umarło. A są takie opracowania, gdzie zaglądamy, a tam po prostu mówią nam, że zginęło 15% albo 25%. Na seminarium, na którym ja uczęszczałem wiele lat, kiedy brakowało argumentów, to profesor mówił, że to wynika z jego głębokiego przekonania wspartego wewnętrzną intuicją. I czasami miałem wrażenie, że rzeczywiście tak, rzeczywiście historycy dosyć intuicyjnie szacują, a im mniej wiadomo o jakimś regionie Europy, tym te szacunki są swobodniejsze. Sama epidemia czarnej śmierci ma bardzo bogatą historiografię. To jest wciąż aktualny temat. Prekursorami są historycy niemieccy, którzy geografię rozprzestrzeniania się epidemii już w XIX wieku w miarę dobrze opracowali. I przez 100 lat w zasadzie wytworzył się pewien konsensus, że czarna śmierć to była choroba spowodowana bakterią Yersinia pestis, była to dżuma, być może jedna odmiana, być może dwie lub trzy odmiany dżumy. No i była pewna jasność. Mniej więcej w latach, na początku lat 70. XX wieku pojawiły się w tym wszystkim pierwsze rysy, które związane były z inną koncepcją przyczyn epidemii. Pojawiły się nowe propozycje, co zamiast dżumy. I przez 40 parę lat w zasadzie kolejne publikacje próbowały wyjaśnić, jaka inna choroba mogła spowodować tak wielką śmiertelność, że mówimy, że czarna śmierć to był moment przełomowy w historii późnośredniowiecznej Europy. To, co Państwo widzieli wcześniej, to są takie dwie prace bardzo popularne. Praca Gottfrieda to jest jeden z najpopularniejszych takich opracowań z lat 80. z wieloma cytowaniami, natomiast ta druga praca to jest efekt dużego grantu. I w pracy popularno-naukowej autorzy i badacze, którzy gdzieś tam na pograniczu historii medycyny pracowali, byli w stanie podawać całkiem precyzyjne dane, choć zawsze mi się one wydawały dosyć podejrzane. Ale nawet wybitni historycy piszący ostatnio i dotykający problemu czarnej śmierci, jak Bruce Campbell w wybitnej książce o wielkiej przebudowie
Późnośredniowiecznej też opierając się na danych angielskich, twierdził, że około 45% mieszkańców umarło w czasie epidemii, a w pozostałych miejscach w Europie jakaś 1/3 ludności zginęła. No, przyznacie Państwo, że to są szokujące dane, szokujące liczby bardzo wysokie i nawet jeżeli my niedawno mieliśmy do czynienia z pandemią, to jest ona kompletnie nieporównywalna do czarnej śmierci w połowie XIV wieku. Dyskusje historiograficzne się toczyły i pewnym momentem przełomowym była książka Ole Benediktowa, która ukazała się w 2004 roku, gdzie Ole Benediktow właśnie jako demograf postanowił zbadać skalę śmiertelności, opierając się na rzeczywiście nie na źródłach historiograficznych, ale wyszukując w różnych regionach Europy mikrozźródeł o charakterze gospodarczym lub quasi-demograficznym, które byłyby w stanie mu w mikroskali pokazać realną skalę śmiertelności. Przy czym to było jedno zadanie książki Benedyktowa, czyli zbadanie, ustalenie dobrych szacunków dotyczących ogólnej śmiertelności populacji. A druga rzecz to była takie klasyczne podejście jeszcze raz do problemu choroby, która miała spowodować epidemię. Benedyktow porównał źródła z całej Europy, ale nie tylko dotyczące dżumy w połowie czy choroby w połowie XIV wieku, ale dotyczące stricte dżumy z trzeciej pandemii, czyli z przełomu XIX i początku XX wieku. Z Azji i z Madagaskaru. No i stworzył dosyć taką komplementarną w duchu teorii epidemiologiczną koncepcję, która mówiła, że w zasadzie epidemia dotarła do wszystkich regionów Europy i nawet jeżeli skalę śmiertelności możemy ocenić tylko dla wybranych mikroregionów, to jest ona reprezentatywna dla całego kontynentu. Ta skala, którą dla niektórych miejsc był w stanie Benedyktow określić, była duża. Sięgała od 50 do 70% w różnych miejscach, głównie w Anglii, najlepiej udokumentowanej pod tym względem, ale także Hiszpanii, Francji i Włoszech. No i w swojej konkluzji Benedyktow napisał, że jeśli te dane z mikro studiów lokalnych są reprezentatywne, no to cała populacja kontynentu została zredukowana z 80 do 50 milionów. A więc jest to skala szokująca, niewyobrażalna i rzeczywiście mogła stanowić punkt zwrotny w dziejach średniowiecznej Europy. Gdzieś w tym wszystkim Benedyktow musiał dotknąć problemu miejsc, które w historiografii czasami były opisywane jako tereny nietknięte przez epidemię. Historiografia od początku, także ci niemieccy badacze z XIX i z początku XX wieku, mieli problem z ziemiami polskimi. Część z nich twierdziła, że oczywiście epidemia dotarła na ziemie polskie. Część twierdziła, że no, nie wiedzą dlaczego, ale epidemia nie dotarła do ziem polskich. Bardzo popularne spojrzenie, takie jakbyście Państwo wklepali w Wikipedię, to przez wiele lat była reprodukowana taka mapa z niemieckiego podręcznika z lat 80., gdzie były cztery regiony w Europie. Zielono, oznaczone na zielono, jako Zielone Wyspy, to było mniej więcej Królestwo Czech, Królestwo Polskie, częściowo ze Śląskiem, okolice Mediolanu, Pireneje i okolice Brugi. Od czasów powstania tej mapy przeprowadzono wiele nowych badań, no i można powiedzieć, że te okolice Mediolanu, Pireneje czy Flandria została oczywiście objęta czarną śmiercią, natomiast Europa Środkowa jakoś tam stanowiła kłopot. Po prawej stronie macie Państwo fragment mapy z Annales z lat 50., gdzie Elisabeth Carpentier
spróbowała na ówczesny moment historiograficzny powiedzieć, jak, co wiemy. No i tam rzeczywiście mamy takie oznaczenie, że gdzieś tam te ziemie polskie no mogły nie być objęte epidemią i dzisiaj, jak popatrzymy na popularne opracowania, to wciąż autorzy nie wiedzą, czy ta epidemia dotknęła ziemi polskiej, czy nie dotknęła. Z tym problemem musiał się zmierzyć też Benediktow i Benediktow dosyć stanowczo napisał, że epidemia musiała dotrzeć do ziem polskich. Nie poświęcił jakoś specjalnie dużo miejsca Polsce w swoim opracowaniu, ale rzucił takie hasło, że to nie jest problem, czy epidemia dotarła, czy nie, tylko problem jest natury historiograficznej, że polscy historycy nie chcieli tego badać. Zresztą tak samo jak czescy historycy nie chcieli tego badać. I on to uzasadniał naciskiem ideologicznym. Marksistowskie spojrzenie miało szukać przyczyn kryzysu późnego średniowiecza w kryzysie feudalizmu i walce klas, a nie w kryzysie demograficznym. No i według Benediktowa stąd pewna niechęć historiografii czasów komunistycznych do podejmowania tematu. To tłumaczenie nie do końca pasuje do Polski, aczkolwiek pasuje do Czech. Ja byłem najpierw sceptyczny do niego nastawiony. Teraz śmiem twierdzić, że być może coś było na rzeczy, bo jak na wagę problemu to historiografia polska bardzo mało pisała o tej epidemii. Sam Benediktow po prawie 20 latach napisał drugą książkę. Wydał ją w ubiegłym roku pod nieco zmienionym tytułem i zasadniczo, proszę Państwa, to jest uszczegółowienie pierwszej. Książka jest dwa razy grubsza niż poprzednia. Ale z perspektywy polskiej jest to tyle istotne, że Polsce tym razem poświęcono cały rozdział. Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu wszystkich poza prelegentem. Poczekaj jeszcze, Piotrku. Dziękuję. Benedyktów tutaj zszedł do poziomu 60% z 70, ale to jest i tak wielka skala. On jakby uzasadniał nadal, że to jest głównie dżuma dymieniczna, właśnie taka ze śmiertelnością rzędu 60%. No i opisał kwestie polskie dosyć szczegółowo, aczkolwiek zupełnie nie odwołując się do historiografii polskiej, a w polskiej historiografii, podobnie jak w niemieckiej, od samego początku był bardzo widoczny dwugłos. Z jednej strony byli badacze, którzy zajmowali się tematami z zakresu historii nauki lub medycyny, tacy jak Rutkowski czy Jan Tyszkiewicz, albo nawet popularyzatorzy historii, jak Jerzy Jankowski, którzy pisali wprost i stanowczo, że epidemia dotarła na ziemie polskie. Z drugiej strony mamy autorów podręczników, ujęć nawet historii regionalnej, którzy byli bardzo sceptyczni w kwestii czarnej śmierci, jej skali i Małowist, ale też Stanisław Szczur i Jerzy Wyrozumski. Inni autorzy pisali, że tej epidemii na ziemiach polskich raczej nie było. Po książce Benediktowa zespół archeologów i antropologów próbował po pierwszej książce Benediktowa podjąć się badań takim w duchu nowoczesnych badań Benediktowa i sprawdzić, czy Benediktow miał rację pisząc, że ta czarna śmierć dotarła, tylko nasza historiografia jest za słaba w tej kwestii. Mając na uwadze problemy z samymi źródłami z epoki natury historiograficznej, archeolodzy i antropolodzy skupili się na innego typu przekazach, źródłach pośrednich, takich jak liczba i charaktery nowych fundacji kościelnych w XIV wieku, albo
wynikające z danych badań prozopograficznych informacje dotyczące dostojników kościelnych i państwowych. No ale ten autorzy napisali tekst bardzo ciekawy, no ale na końcu rozłożyli ręce i powiedzieli, że oni jakby nie widzą epidemii w połowie XIV wieku. Możemy mówić co najwyżej o kolejnych falach dżumy drugiej lub raczej nawet trzeciej z lat 70. Wszyscy i badacze niemieccy i cała polska historiografia ma problem ze źródłami. Mamy dwa główne źródła, które mówią o epidemii w połowie XIV wieku. Jedno źródło w zasadzie polskie, czyli roczniki Długosza, które pod dwa wpisy z 48 i 49 roku przekazują wprost informacje o epidemii. Dla Pomorza mamy Kronikę Oliwską, która no, też w dosyć szczegółowy sposób opisuje na Pomorzu czy w Prusach Krzyżackich epidemię. No ale mamy problem z tymi źródłami, bo choć źródła mówią wprost, to w przypadku Długosza bardzo szybko zorientowano się, bo już przy rozbiorze krytycznym w XIX wieku, a w przypadku Kroniki Oliwskiej po badaniach profesora Jarosława Wenty stwierdzono, że oba teksty opisu epidemii to są teksty zapożyczone z literatury zachodniej. Długosz skopiował fragmenty opisu epidemii w Awinionie z takiego opracowania medycznego chirurgia Magna Guidona de Colliaco. A z kolei Kronika Oliwska cytuje tak zwany list awinioński, a więc jeden z bardzo popularnych opisów też zarazy w Awinionie. Więc no, zaczęto się zastanawiać, czy epidemia nie dotarła na ziemie polskie, czy dotarła, ale autorzy po prostu posłużyli się standardowym opisem znanym z ich źródeł. No i ja, biorąc jeszcze pod uwagę dosyć standardowe, krótkie opisy ze źródeł rocznikarskich, no doszedłem do wniosku, że może trzeba byłoby poszukać innego źródła, które by nam wprost z twardymi danymi, które by pokazało, co się działo z epidemią, czy w okresie epidemii. I takie źródło, proszę Państwa, było. Znali je mediewiści, ale w zasadzie nikt z badaczy, łącznie z Benedyktowem, do niego nie zaglądał. Ale znali je demografowie. Takim źródłem, proszę Państwa, są rejestry Świętopietrza. Otóż od czasów przyjęcia zwierzchności papieskiej, być może od czasów Dogomy Judex, być może trochę później, władcy polscy, a potem społeczeństwo polskie było zobowiązane do płacenia denara świętego Piotra stolicy apostolskiej. Znaczenie tego podatku się zmieniało w czasie, no ale generalnie w XIV wieku po odbudowie królestwa Łokietek i potem Kazimierz Wielki przykładali do tego podatku duże znaczenie. I mimo pewnych reform w sposobie płacenia, możemy powiedzieć, że generalnie gdzieś do lat 30., 40. XIV wieku każda dorosła osoba powyżej 10 roku życia, chrześcijanin, nie należący do stanu duchownego lub szlachty czy rycerstwa, musiał zapłacić ten denar swojemu proboszczowi albo kolektorowi, który do parafii przychodził raz w roku. I szczęśliwie się składa, że rejestry Świętopietrza dla okresu czarnej śmierci zachowały się dla ziem polskich. To nie były już rejestry płacone standardowo, tylko w sposób ryczałtowy, czyli parafie miały pewne stawki wyznaczone dla całej parafii. Ale ja, podchodząc do kwestii potencjalnie wielkich strat rzędu 60%, tak jak chce Benedyktow,
Doszedłem do wniosku, że jeżeli na ziemiach polskich umarłoby 50, 60 czy 70% ludzi, to ten fakt musiałby być widoczny w płatnościach świętopieprza. Po lewej stronie macie Państwo na wykresie, na wykresach poziom płatności z poszczególnych diecezji, ponieważ mamy dane dla poszczególnych diecezji plus wyjątkowa sytuacja. Dla diecezji krakowskiej mamy dane o płatnościach z każdej parafii. To jest mniej więcej między 400 a 500 parafii zarejestrowanych każdego roku. Analiza płatności w okresie poprzedzającym czarną śmierć i sam okres czarnej śmierci wskazuje, że w strumieniu pieniędzy, które płynęły do Watykanu, nie było żadnego załamania. Jedyne miejsce, gdzie pewne ruchy są widoczne, to jest ta diecezja krakowska, najlepiej udokumentowana, w której mamy różnice w płatnościach między poszczególnymi latami dosyć istotne, aczkolwiek nie przekraczające powiedzmy 30%. Ja statystycznie zanalizowałem te płatności, zrobiłem bazę danych całej diecezji rok po roku przez kilkadziesiąt lat i zmapowałem te dane. No i okazało się, proszę Państwa, że wahania w płatnościach nie wynikają z tego, że w poszczególnych parafiach zaczęto płacić mniej w czasie epidemii albo po epidemii, ale wynikało stąd, że niektóre parafie w danym roku nie zapłaciły w ogóle. Na mapce po prawej stronie macie Państwo czarne punkciki, to są dane z roku 1354 roku, kiedy najmniejsza liczba parafii zapłaciła, a czarne i białe to są te, które zapłaciły w roku 1349, a więc w momencie maksymalnej rejestracji wszystkich parafii. Jakby popatrzeć, to generalnie mamy dwa miejsca, gdzie nie zapłacono. Archidiakonat Lubelski i Podkarpacie. Aczkolwiek niekoniecznie przyczyną niezapłacenia w tych parafiach była epidemia. I w historiografii polskiej mamy szereg opisanych dobrze wydarzeń związanych z wojnami polsko-węgiersko-ruskimi o Ruś Czerwoną, najazdach litewskich i najazdach tatarskich, które są równie dobrym wytłumaczeniem niezapłacenia przez te parafie świętopieprza lub wytłumaczeniem, dlaczego kolektorzy papiescy tam nie dotarli. Zresztą Tadeusz Gromnicki, wydawca monografii, też przed początku XX wieku poświęcony świętopieprzu, ma swoją teorię o tym, że po prostu kolektorzy papiescy notorycznie oszukiwali papieży, zbierali zdecydowanie więcej środków niż tych środków wysyłali do Awinionu. Rzeczywiście diecezja krakowska ma podwójną serię rachunków i da się sprawdzić, że więcej zebrano w parafiach niż tych pieniędzy wyszło do stolicy apostolskiej. Natomiast ja rzeczywiście budując bazę bazowałem na, czyli analizowałem te pierwotne zapisy dotyczące poszczególnych parafii. Czyli proszę Państwa, mamy taką sytuację, że źródło statystyczne o charakterze takim podatkowym, quasi-demograficznym, które jest potencjalnie podstawowym źródłem do szacowania stanu populacji w Polsce, pokazuje, że nie widać śladu jakiegoś kryzysu demograficznego. Próbowałem znaleźć w innych źródłach, takich o charakterze masowym, jakichś statystycznych sugestii. Analizowałem wpisy do ksiąg miejskich krakowskich, no bo one są zachowane, chociaż mamy... No nie wszystkie księgi się zachowały. Próbowałem zobaczyć, jak wygląda sytuacja z testamentami, jak wygląda sytuacja z alienacją nieruchomości, ale generalnie można powiedzieć, że w treści samych źródeł nie ma informacji o epidemii, a sam ruch związany z zapisywaniem też nie jest jakoś szczególnie przydatny. Odwołałem się jeszcze raz do podejścia demograficznego i metody retrogresywnej.
Wszystkie szacunki populacji późnośredniowiecznej robione przez wybitnych demografów polskich dotyczą właśnie, są zrobione na Świętopietrzu około 1340 roku i bardzo często są konfrontowane z szacunkami zrobionymi przez demografów dla roku 1580. W tym czasie, czyli między 1340 a 1580 rokiem, populacja trzech najważniejszych dzielnic Polski miała się zmieniać w tempie około 0,4% rocznie. I to jest, proszę Państwa, tempo dla okresu preindustrialnego średnie. Ale to jest tempo istotne, dlatego że jeżeli byśmy przyjęli, że w międzyczasie doszło do kataklizmu, w którym zginęło 60% ludzi, to tempo musiałoby być znacznie większe, żeby na poziomie 1580 roku osiągnąć w tych trzech dzielnicach ponad 3 miliony ludzi. To by musiało być tempo, które by oznaczało, że standard życia w Polsce i rozwój gospodarczy był lepszy i wyższy niż w Anglii czy w Holandii w najlepszym okresie w czasach wczesnonowożytnych. Co trudno uznać za racjonalne. No i byłem bardzo taki sceptyczny co do tego, co mi wychodzi, no bo cała literatura mówi właśnie, łącznie z tym Benedyktowym, nie, że u was była ta epidemia, ja tu nie widzę tej epidemii. I próbowałem znaleźć jeszcze inne podejście do kwestii czarnej śmierci i skali śmiertelności. Pierwsza wskazówka, że należy szukać pomocy nie w źródłach historycznych, przyszła od genetyków. Otóż mniej więcej pod koniec pierwszej dekady XXI wieku w Londynie odkryto dwa cmentarze ofiar pierwszej fali epidemii czarnej śmierci. Cmentarze z 1348 roku, dobrze opisane w źródłach. Te cmentarze zostały odkryte w czasie prac przy okazji budowy stacji metra na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. I genetycy, którzy badali szczątki odkryte na tych cmentarzach, przeprowadzili badania DNA materiału wziętego z zębów ofiar. Po to, żeby zidentyfikować chorobę, przyczynę śmierci. I to było tyle istotne, że no tak jak wspominałem, od mniej więcej początku lat 70. trwały wielkie dyskusje, naprawdę prowadzone przez historyków i historyków medycyny o tym, czy to była dżuma, czy to nie było dżuma. Raczej potem wielu się skłaniało, że to nie była dżuma. Kiedy Benedyktow wydał pierwszą książkę i twierdził, że jednak dżuma, to potem się ukazało kilka polemicznych wręcz książek, które twierdziły, że to absolutnie nie mogła być dżuma. No i na scenę wjechali genetycy i do kosza po prostu wyrzucili tę całą 50-letnią historiograficzną dyskusję, mówiąc, to była dżuma. Co więcej, od tamtej pory odkryto coraz, przebadano większą liczbę cmentarzy, jak Państwo widzą, w różnych miejscach Europy. I genetycy w tej chwili są w stanie znacznie więcej powiedzieć o genezie samej choroby i kierunkach rozprzestrzeniania się tej choroby niż my jako historycy. Obserwacja ewolucji bakterii Yersinia pestis pozwala stworzyć w miarę precyzyjne rekonstrukcje kierunków poszczególnych epidemii. Możemy powiedzieć rzeczywiście, że mniej więcej już dzisiaj wiemy, skąd epidemia dotarła do Europy, gdzieś tam właśnie z pogranicza, dalej niż chce Benedyktow, z pogranicza właśnie Chin, Kazachstanu. Druga fala i epidemii poszła w drugą stronę, czyli z rezerwuarów, które były w Europie, poszły w stronę Azji. I nagle w tej dyskusji, w której uczestniczyli historycy, większą rolę zaczęli odgrywać genetycy, dla których historycy czasami robili za naukę pomocniczą, no ale nie odgrywali w tych badaniach jakiejś tam istotnej roli.
Nie mając możliwości, aczkolwiek próbuję cały czas stworzyć w Polsce zespół, czy współtworzyć zespół też genetyków związany z tym tematem, poszedłem w inną stronę współpracy z naukami niehistorycznymi, w stronę wykorzystania archiwów natury. Ale archiwach natury nie tak, jak pojmują genetycy, w tym wypadku materiale genetycznym związanym ze szczątkami ofiar, ale archiwami natury ukrytymi w osadach torfowisk i jezior. W takim bardzo prostym wyjaśnieniu można powiedzieć, że w jeziorach i w torfowiskach zostały zakonserwowane szczątki roślin, w tym ziarna pyłku bardzo trwałe, ale także szczątki zwierząt, które, proszę Państwa, da się zidentyfikować, poddać opracowaniu statystycznemu i na ich podstawie da się rekonstruować przemiany krajobrazu czy przemiany przyrodnicze na przestrzeni dziejów. Przyrodnicy wykorzystywali tego typu dane do obserwacji bardzo głęboko sięgających w historię czy w prehistorię. Natomiast ja stwierdziłem, że może by byłoby ciekawe, gdyby zająć się tym dla polskiego średniowiecza i okresu wczesno-nowożytnego. Stworzyłem zespół historyków i paleoekologów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Wydziału Geografii, którzy mieli się skupić na sprawdzeniu, czy archiwa natury w postaci osadów z jezior i torfowisk pokazują tę samą historię przemian krajobrazu, jaką pokazują źródła pisane. I naszym celem było przyjrzenie się pewnym przełomom gospodarczym w historii Polski. Jak, proszę Państwa, dochodzi do uzyskania materiału? No, jest to praca fizyczna. Dokonuje się odwiertów czy w torfowiskach, czy w jeziorach. W naszym przypadku były to odwierty sięgające 2,5 metra w głąb. W takim rdzeniu torfowym, taki rdzeń torfowy no, ma swoje warstwy i zabiera się go do analizy do laboratorium. W tym laboratorium tnie się taki rdzeń, a mówimy o dużej rozdzielczości, tnie się na jednocentymetrowe fragmenty. I dla każdego z tych fragmentów przeprowadza się analizę statystyczną zawartości pyłku. Aczkolwiek nie zawsze to jest tylko pyłek. Te szczątki organiczne roślin, węgle i inne rzeczy. I to, co jest istotne, to oprócz analizy pyłku mamy możliwość przeprowadzenia datowania poszczególnych fragmentów takiego rdzenia. Co pozwala nam dodać do rekonstrukcji krajobrazu daty bezwzględne, co jest kluczowe dla analizy historycznej. Czyli mamy do czynienia z takim procesem, w którym krajobraz historyczny rośliny, które kiedyś żyły czy funkcjonowały, rosły w przeszłości i pyliły, tak jak to pylą do dzisiaj, dlatego mamy alergię. Pyłek osiadał czy w jeziorach, czy w torfowiskach. Dochodziło do sedymentacji. Przyrodnicy wydobywali rdzenie z jeziora, no, tak jak Państwo tutaj mają na obrazku takie rdzenie, albo z torfowisk. Takie rdzenie cieli, tak jak wspominałem, na kawałki jednocentymetrowe, poddawali ekstrakcji chemicznej, potem analizowali pod mikroskopem. Jeden taki rdzeń dwumetrowy, który obejmuje 1000 lat mniej więcej, to jest analiza zabierająca rok, półtora roku do dwóch lat dla jednego specjalisty, paleoekologa pracy przy mikroskopie.
Ostatecznie było to poddawane kwantyfikacji i efektem był profil pyłkowy, który generalnie prezentował pewną rekonstrukcję krajobrazu historycznego. Taki profil, proszę Państwa, wygląda w ten sposób. To jest torfowisko Kazanie koło Pobiedzisk w Wielkopolsce. To jest torfowisko między Gnieznem i Poznaniem. Po lewej stronie macie Państwo wiek, czyli tutaj mamy od 835 roku do 2015. Torfowisko bardzo dobrze wydatowane. I co my jako historycy mogliśmy z tego wyczytać? No mogliśmy wyczytać zasadniczo wiele, ale dwie rzeczy były najistotniejsze. Po pierwsze proces odlesiania, który był związany z antropopresją, czyli z pojawieniem się człowieka, a po drugie proces pojawiania się roślin uprawianych przez człowieka z naciskiem na zboża. Zakładaliśmy, że jeżeli następował wzrost demograficzny i rozwój gospodarczy, udział zbóż w pyłku znajdowanym w takich rdzeniach musiał rosnąć, a jednocześnie musiał maleć udział na przykład drzew. Na tym wykresie macie Państwo u rośliny uprawne jako żółty kolor. One są bardzo słabo widoczne, więc jest taki cień zrobiony szary. Ten cień oddaje tendencję tego żółtego. No i generalnie, proszę Państwa, można obserwując ten żółty kolor albo ten cień, patrzeć, jak w regionie torfowiska Kazanie, w Wielkopolsce, w sercu Wielkopolsce, rozwijało się rolnictwo. I to, co jest istotne, to my mamy te dane porównane dla okresu wczesno-nowożytnego ze źródłami pisanymi, z rejestrami podatkowymi, z inwentarzami państw dóbr królewskich i arcybiskupów gnieźnieńskich. I to, co nam wyszło dla okresu wczesno-nowożytnego, to jest pełna zgodność. Kiedy mamy w źródłach pisanych rozwój regionu, mamy ten rozwój widoczny w materiale paleoekologicznym. Kiedy mamy kryzys, na przykład po potopie, to ten kryzys jest bardzo widoczny. Jeżeli to się zgadza dla okresu wczesno-nowożytnego, doszliśmy do wniosku, że może, skoro my nie mamy źródeł o charakterze masowym i gospodarczym dla średniowiecza, źródeł pisanych, to może warto wykorzystać archiwa natury do opisania historii gospodarczej regionu. To jest jedno z torfowisk, drugie z torfowisk, które Państwu pokażę, taki inny troszeczkę profil, też uproszczony. To jest Łagów, Papski Łuk koło Łagowa, to jest w ziemi lubuskiej i tam była założona komandoria Joannitów. Taka linia, która przechodzi przez wykres, to jest moment, kiedy region wzięli w swoje władanie Joannici. I rzeczywiście ten moment przyjęcia przez najpierw Brandenburczyków, a potem Joannitów pokrywa się z rozwojem gospodarczym. Myśmy to porównywali z dokumentami lokacyjnymi, z Liber Beneficiorum diecezji lubuskiej. Także dla tego regionu, mikroregionu, wychodziły bardzo ciekawe i spójne dane przyrodnicze i dane historyczne. W przypadku stanowisk wielkopolskich dołączyliśmy do tego też analizę archeologiczną, począwszy od archeologicznego zdjęcia Polski, więc to było rzeczywiście bardzo rozbudowane. No ale proszę Państwa, siedząc nad tymi historią Polski, w pewnym momencie stwierdziłem, okej, no dobra, ale to się da, proszę Państwa, wykorzystać także do badania czarnej śmierci. Jeżeli w Polsce doszłoby do śmiertelności rzędu 60% i 60% rolników w Polsce by umarło, to w materiale pyłkowym także byłoby to widoczne. Więc zacząłem się przyglądać, czy rzeczywiście dla tych stanowisk, które my mamy, okres mniej więcej około połowy XIV wieku oznacza jakąś zmianę. Nie było to może do końca oryginalne moje podejście, dlatego że podobnie postąpili badacze szwedzcy, aczkolwiek historycy robili to w separacji od
od przyrodników. Szwedzki przykład był dla mnie też istotny, dlatego że w Szwecji było święto Pietrze i Szwedzi, tak jak w Polsce, płacili podatek dla kościoła. I z badań nad świętopieprzem szwedzkim widać wielkie tąpnięcie około 1350 roku. Rzeczywiście co najmniej 40% lub więcej w poszczególnych diecezjach szwedzkich załamało się płatności. A jednocześnie przyrodnicy szwedzcy rekonstruujący krajobraz w Szwecji zauważyli, że i to na prawym diagramie Państwo widzą, takim uproszczonym, że w wielu miejscach Szwecji połowa XIV wieku była momentem, kiedy nagle spada udział pyłku zbóż w materiale pyłkowym, które oni mają z jezior. Stwierdziłem, ok, to popatrzmy, jak wygląda sytuacja w Polsce w tym czasie. I to, co wyszło, to to, że zarówno w Szwecji, jak i w Polsce mamy spójną historię w źródłach przyrodniczych, w archiwach natury i w materiale historycznym. W przypadku Polski ta spójność polega na tym, że no jak Państwo popatrzą na choćby Święto Pietrze, tutaj na dole, czerwony i niebieski, no nie mamy żadnego załamania. A jeżeli popatrzymy na dane pyłkowe z wielu stanowisk, nie z jednego kazania czy tam pobiedzisk, ale z kilkunastu stanowisk, do których danych dotarliśmy, mamy do czynienia albo ze stabilizacją, albo wręcz z rozwojem gospodarczym. To były stanowiska z Małopolski, Wielkopolski i Pomorza. A z drugiej strony, jak popatrzymy na dane szwedzkie, to wszędzie mamy spadek, mniejszy lub większy spadek. W drugiej połowie XIV wieku zboża odgrywają znacznie mniejszą rolę w materiale pyłkowym niż wcześniej. Teraz, kiedy zaczęła się pandemia i zamknięto nas w domach, a myśmy już skończyli ten grant na wykorzystanie pyłku w Polsce, w badaniach historycznych. Adam Izdebski, który był też w tym projekcie, profesor Adam Izdebski, stwierdził, że a on spróbuje popisać, podzwonić do różnych osób, które robiły rekonstrukcję krajobrazu historycznego w różnych miejscach Europy i popatrzymy, czy w różnych innych miejscach Europy da się zobaczyć, czy udział pyłku zbóż w okresie epidemii czy przed i po epidemii spada. Ostatecznie stanęło, że wykorzystaliśmy dane z 27 współcześnie istniejących państw. To jest ponad 250 stanowisk, które poddaliśmy na takiej trzyetapowej analizie. Pierwsza to jest obserwacja. Znaczy, po pierwsze, to musiały być stanowiska, które mają dobrą chronologię, czyli są dobrze wydatowane i których materiał da się dobrze statystycznie opracować. Po drugie, zaczęliśmy patrzeć nie tylko na zboża, ale także na coś, co jest związane z rekonstrukcją czy odbudową krajobrazu w sytuacji depopulacji. Czyli patrzyliśmy na tak zwaną szybką sukcesję wtórną i wolną sukcesję wtórną. A więc patrzyliśmy, czy w regionach, gdzie spada udział zboża, rośnie na przykład udział roślin związanych z pasterstwem, a z czasem czy rośnie udział pyłku zbóż albo roślin szybko zarastających pola, tak jak brzoza na przykład w Polsce. Musieliśmy to dopasować do specyfiki poszczególnych regionów. I zebraliśmy to wszystko, no i co nam, proszę Państwa, wyszło? Tam, gdzie jest ciemnozielony kolor, to są regiony Europy, w których nie widzimy spadku, a wręcz odwrotnie, widzimy wzrost udziału pyłku zbóż.
Tam, gdzie jest jasno zielony kolor, widzimy albo stabilizację, albo delikatny wzrost. Ten zielony jest na wschodzie Europy, wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Ten mniej czy jaśniejszy zielony jest w różnych miejscach innych Europy. Tam, gdzie jest kolor czerwony, mamy do czynienia z mniej lub bardziej widocznymi spadkami. Jaka z tego konkluzja wynika? No, to wynika taka, że być może Benediktow się jednak mylił i ta sama bakteria, która dotarła w różne miejsca, niekoniecznie musiała spowodować ten sam poziom śmiertelności. Myśmy w swoim tekście przedstawili ileś tam hipotez, dlaczego tak było, natomiast nie dawaliśmy odpowiedzi. Wydaje się nam, że dlaczego tak było, to dopiero dalsze badania pokażą. No oczywiście w tej historii pewną rolę odegrały ziemie polskie jako te case studies razem ze Szwecją. Teksty, które były związane z tym materiałem, zostały opublikowane. Tekst mój o Polsce wyszedł w ubiegłym roku w Journal of Interdisciplinary History. Ten tekst dotyczący całej Europy, w zespole, w którym najważniejszy był Adam Izdebski, ja i Radek Poniat, ukazał się w Nature, Ecology and Evolution. I nie traktujemy, że są one rozstrzygające wszystkie kwestie, a raczej one dają nowe pytania badawcze i definiują nowe wyzwania. To, co możemy powiedzieć po iluś latach doświadczenia współpracy z przyrodnikami, wykorzystywania archiwów natury, że w naszej ocenie archiwa natury mogą odgrywać rolę substytutu źródeł, które nie istniały lub się nie zachowały. Źródeł masowych dotyczących gospodarki, takich jak właśnie inwentarze, rejestry podatkowe, księgi beneficjów. Dla średniowiecza, starożytności tego typu źródeł nie mamy i materiał archiwów natury może być nie do przecenienia. Druga rzecz to to, że jak popatrzymy w sposób syntetyczny na te archiwa natury, to w przypadku Europy Wschodniej możemy mówić o rosnącym poziomie antropopresji, czyli raczej nie mamy do czynienia z kryzysem późnego średniowiecza rozumianym jako kryzys gospodarczy albo kryzys produkcji rolnej. Jeżeli szukać tam śladów kryzysu, to trzeba szukać go w innych aspektach życia. A konkretnie podchodząc do kwestii czarnej śmierci, no możemy powiedzieć, że archiwa natury nie wskazują na wielkie straty, nawet jeżeli epidemie docierały i nawet kolejne fale, których potwierdzenie już nawet w źródłach pisemnych mam od lat 70. XIV wieku, przynajmniej dla Małopolski, a dla Pomorza od lat, od kolejnej fali, od czwartej fali do 80. to raczej te kryzysy demograficzne nie były tak straszne, jak chce tego Benediktow, albo jak nam się wydawało we wcześniejszej historiografii. Zupełnie inna historia to jest to, dlaczego tak się działo. Tu hipotez mamy bardzo dużo, ale mamy nadzieję, że da się takie badania przeprowadzić w większym zespole, także zespole, który oprócz historyków i paleekologów będzie miał w składzie także genetyków. To tyle. Dziękuję bardzo z mojej strony. To my dziękujemy bardzo. No, szanowni Państwo, myślę, że to czas otworzyć dyskusję, bo pan profesor chyba wiele takich kwestii podjął, które najpewniej Państwa zainteresowały i może ktoś z Państwa ma pytania, refleksje. Nikt.
Mnie zainteresowało, jestem w ogóle absolutnym fanem. O, pan profesor Wojciech Mrozowicz, to może Wojtku, ty zaczniesz. Ale zadaj Dagmaro pytanie, zadaj, ja za chwilkę. Poczekasz, dobrze. Chciałam się podzielić tylko refleksją, że od lat jestem fanem badań Piotra Guzowskiego i z wielką uwagą przyglądam się tym jego kolejnym osiągnięciom. Wspominałeś, Piotrze, że ewentualne wyjaśnienie przyczyn tegoż zjawiska, że na terenie ziem polskich mamy do czynienia z mniejszą, dużo mniejszą skalą śmiertelności, może przyniesie rozwiązanie kolejnych badań. Powiedzmy, jakie możliwości twoim zdaniem stoją jeszcze przed historykami? W którą stronę miałyby pójść te badania, żeby rzeczywiście to otworzyło nową perspektywę? Oprócz oczywiście tych badań pyłkowych, które jak rozumiem należałoby także poszerzyć bazę źródłową archiwów natury. Od razu? Tak. Znaczy... Te wyjaśnienia, dlaczego w jednych miejscach epidemia mogła mieć wyższą śmiertelność, a w innych mniejsze, nie muszą dotyczyć tylko Polski. No to generalnie my zakładamy, że to tak się działo w różnych miejscach w Europie. Zresztą sami obserwowaliśmy, że COVID w różnych miejscach miał różną skalę ofiar. W przypadku Polski i średniowiecza mogły wchodzić w grę przyczyny sezonowości epidemii. To znaczy, jeżeli wiemy to z różnych innych miejsc w Europie, że jeżeli epidemia docierała zimą, to miała gorsze szanse na rozwinięcie niż wtedy, kiedy docierała latem. Duże znaczenie mogły mieć takie mikrowarunki w stylu, z czego ludzie nosili ubrania, jak wyglądały szlaki komunikacyjne i migracje, kierunki migracji, naprawdę charakter budownictwa, gęstość zaludnienia, aczkolwiek wokół tego to jest jeden wielki spór historiograficzny, czy gęstość zaludnienia w istotny sposób wpływała na epidemię, bo demografowie doszli po latach do zaskakującego wniosku, że odwrotnie, jest odwrotna korelacja, to znaczy im większa gęstość zaludnienia, tym epidemia rozwija się wolniej, a nie szybciej. No, bardzo duże znaczenie może mieć kondycja zdrowotna społeczeństwa. Tu trzeba pamiętać, że w społeczeństwach zachodniej Europy epidemia uderzyła w momencie, kiedy dorośli byli ludzie przeżywający wcześniej wielki głód. Więc ludzie, którzy przeżyli wielki głód, na przykład w dzieciństwie, kiedy stali się dorośli, byli mniej odporni niż ci, którzy nie przeżyli wielkiego głodu. Więc są takie, powiedziałbym, drugorzędne elementy, które mogą wpływać na to, że w danej populacji ta śmiertelność może być większa lub mniejsza. I teraz jakie badania zrobić? Ja jakby jestem fanem badań paleoekologicznych, ale ze względu na kosztochłonność tych badań i pracochłonność zdaję sobie sprawę, że ich nie da się powiększać w nieskończoność. Natomiast to, co my możemy zrobić, to przede wszystkim mieć dobre rekonstrukcje klimatu. My nie mamy dla ziem polskich dobrych rekonstrukcji klimatu. I to powinno się zrobić. No tutaj, czy na podstawie badań dendrologicznych, czy podstawie właśnie pyłku, no to może my doczekamy się w końcu dobrych rekonstrukcji, to rekonstrukcji uwzględniających specyfikę lokalną, bo klimat w różnych miejscach był różny. Nie w kontekście pierwszej epidemii, ale kolejnych fal, moim zdaniem istotne byłoby wskazanie, czy rzeczywiście w pewnym momencie nie mamy do czynienia z innymi chorobami. Czyli oprócz stosunkowo łatwej do zbadania dżumy i zidentyfikowanej już na materiale kostnym w Gdańsku na przykład, ale w okresie wczesno-nowożytnym, w grę wchodzi też ospa, która była znacznie groźniejsza, ale w perspektywie źródeł pisanych wygląda dokładnie, jej opisy są takie same jak dżumy. Choć pozornie objawy są inne w części,
to w źródłach, autorzy źródeł zazwyczaj nie odróżniają ich. No i tutaj jakby też badania genetyczne są niezwykle istotne, aczkolwiek ospę jest chorobą wirusową. Więc tych badań potencjalnie jest bardzo dużo, przy czym tradycyjny historyk też ma w tym dużo do powiedzenia, bo choćby badania o charakterze regionalnym mogą przynieść bardzo, bardzo, bardzo odkrywcze spojrzenie, tak, które da się wykorzystać. Dzięki. Profesor Wojciech Mrozowicz. Dziękuję bardzo. No, twoje pytanie, Dagmara, akurat no, dotyczyło tych samych hipotez, o które chciałem zapytać, ale oczywiście tutaj też i inne kwestie, i też ostatnia odpowiedź pana profesora. Jedna zwłaszcza sprawa szczególnie interesująca, mianowicie wspominał pan o tym braku rekonstrukcji związanych z klimatem w Polsce w średniowieczu. Nie wiem, na ile panu znane są badania prowadzone przez Torunian, którzy właśnie bardzo mocno poszli tutaj w tym kierunku, opublikowali dość dużo ciekawego materiału. Jakkolwiek, no właśnie, no, ta książka, która mnie szczególnie interesuje, no nie sięga połowy XIV wieku, sięga drugiej połowy XIV wieku i jakby te zagadnienia czarnej śmierci właściwie się nie zapuszcza. Natomiast to jedna taka sprawa, drobne pytanie właśnie o te badania toruńskie. W swoim wykładzie bardzo interesującym, bardzo dziękuję, zwłaszcza tutaj za no, te wszystkie nowinki, które dla nas historyków, to przecież to jest jakby powiew świeżego powietrza, bardzo potrzebujemy czegoś takiego właśnie, żeby no, może wyrwać się z tego zaklętego kręgu źródeł pisanych, ewentualnie źródeł archeologicznych, którymi też nie posługujemy się do końca kompetentnie. Ale ja jednak do tych źródeł pisanych bym chciał nawiązać. Mianowicie pan wspominał o Długoszu, wspominał pan o wzmiance jednej z kronik pruskich właśnie dotyczących, te wzmianki dotyczyły czarnej śmierci. Powiedział pan coś takiego ogólnego, jeśli dobrze pamiętam, to, że właśnie no, są jakieś zapiski rocznikarskie, ale niewiele z nich wynika. I teraz ja do tych zapisek rocznikarskich chciałbym nawiązać. Jako, że przyglądam się takowym, zwłaszcza w odniesieniu do Śląska i widzę, że no, tych zapisek dla połowy XIV wieku nie brakuje. Jest ich sporo. Nie są one precyzyjne, jeżeli chodzi o datację. Ja widzę tutaj przestrzeń mniej więcej ćwierćwiecza, kiedy pojawiają się te zapiski, które informują o pojawieniu się zarazy, przy czym bardzo często te zapiski łączą ze sobą informacje dotyczące samej zarazy z jakimiś innymi klęskami, a to trzęsienie ziemi, a to jakieś zorze, jakieś inne nadzwyczajne zjawiska o charakterze klęsk żywiołowych, powodzi oczywiście tutaj też w grę wchodziły. No i ta zaraza jednak jest obecna. Tylko ja się zawsze pytam, jak czytam te zapiski, jak się nad nimi zastanawiam, na ile te zapiski są rzeczywiście, dają się odnieść do naszych ziem, na ile jednak one no, stanowią jakieś odzwierciedlenie tego, co działo się na południu czy na zachodzie Europy. To jest takie moje zasadnicze pytanie. W każdym razie no, myślę, że na pewno zasługują te zapiski na jakąś dogłębniejszą analizę, która no, pokazałaby jednak obecność tej, no, nazwijmy to, myśli, idei zarazy, prawda, w tych naszych źródłach o charakterze historiograficznym. No i jest jedno źródło szczególnie interesujące, odnoszące się do późniejszego średniowiecza, też źródło o charakterze rocznikarskim, w którym czytamy o specyficznym sposobie, nazwijmy to, krążenia zarazy, że jak taka zaraza się pojawiała, ona wisiała w jednym miejscu jakiś czas, później ustępowała, później znowu się pojawiała w tym samym miejscu. No i oczywiście za każdym razem no, żniwo, jakie zbierała, było dość znaczące. Myślę właśnie, że warto byłoby
porównać tego rodzaju zapiski. Ja nie jestem żadnym epidemiologiem, nie znam się na tym w ogóle, ale jak widzę tego rodzaju właśnie dane, to się zastanawiam, czy gdzie indziej też ta zaraza w taki sposób funkcjonowała. Co mogłoby tłumaczyć właśnie, że w jednych miejscach mamy bardzo dużo ofiar, w innych w danym momencie akurat nie, prawda? No a nie wiadomo na ile oczywiście te dane są systematyczne. No, to źródło, o którym mówię, to jest rocznik głogowski, w którym znajdujemy właśnie zapiski odnoszące się do wieku XV właśnie, ale no, też obserwowane są pewne miejsca na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat. Także wydaje mi się, że to bardzo, bardzo interesujące źródło. No i jeszcze jedna sprawa związana właśnie z tymi miejscami, w których zaraza się pojawia. Wspominał pan właśnie o tym, że 60% chłopów wyginęło i w związku z tym nie ma śladów. Znaczy, no, powinno nie być śladów zbóż, a tymczasem one są, prawda? No tylko jest pytanie następujące. No, wiemy, że w zupełnie inny sposób zaraza będzie rozwijała się na wsi, a w zupełnie inny sposób w przestrzeniach zamkniętych, takich jakimi były miasta, prawda? Jak patrzymy na Włochy, nie mamy wątpliwości, że to zagęszczenie ludności w miastach było jednym z najważniejszych powodów, dla których zaraza zbierała tak liczne ofiary. No właśnie, wydaje mi się, że należałoby tutaj tak wyraźnie odróżniać to, co odnosi się do sytuacji na wsiach, od tego, co odnosi się do sytuacji w zamkniętej przestrzeni miejskiej. Nie wiem, co pan profesor na ten temat sądzi. Chętnie posłucham pana opinii. Dziękuję bardzo. Może zacznę od tych badań toruńskich. Rzeczywiście na początku XXI wieku profesor Rajmund Przybylak, klimatolog, zaangażował historyków do stworzenia bazy danych dla okresów historycznych, dla średniowiecza i wczesnej nowożytności głównie, którzy by mu zebrali właśnie takie dane. No ta baza trochę współpracuje z profesorem Przybylakiem, natomiast no generalnie powiem w ten sposób. Duża część rekonstrukcji, o których pisze profesor Przybylak z tym zespołem, jest robiona według specyficznej metody rekonstrukcji historycznej klimatu na podstawie źródeł pisanych. Polega to na tym, że po prostu autorzy, historycy, czytają źródła pisane, zakodowując w specyficzny sposób dane w tam zawarte. Upraszczając i nie obrażając nikogo, proszę mi to przyjąć, to wygląda w ten sposób, to jest taka skala siedmiostopniowa, że jeżeli autor zapiski napisał, że było zimno w tym roku, to koduje się jako minus jeden. A jak było bardzo zimno, to się koduje jako minus dwa. A jak było tak zimno, że wszyscy marzli i ludzie umierali na ulicy, to było minus trzy. Dokładnie w ten sam sposób koduje się temperatury dodatnie, upały i tak dalej. Ja jestem bardzo dużym sceptykiem tego typu wykorzystania źródeł narracyjnych do rekonstrukcji klimatu. Lepszym sposobem są badania przyrodnicze, czyli wykorzystanie dendrologii, wykorzystanie izotopów albo materiału pyłkowego. W nowszych opracowaniach dotyczących na przykład historii suszy na ziemiach polskich, to są publikacje z 2021 roku, do takich rekonstrukcji na podstawie źródeł narracyjnych, które, no ja jestem pełen podziwu, bo zebrano mnóstwo danych, to wielka praca historyków to została włożona. Zespół profesora Przybylaka zaczął dodawać dane dendrologiczne z różnych regionów, ale to wciąż nie są systematyczne badania. To przy tej wykorzystaniu dendrologii to musi być specyficzny typ drzewa w specyficznej porze roku.
Takie rekonstrukcje dla Europy Środkowej robił Piotr Dobrowolny dla Czech i Ulf Bundgen dla generalnie Europy Środkowej, ale dla Polski tego nie ma. Nie, ten zespół toruński się na to nie zdobył, nie był w stanie tego zrobić. Aczkolwiek no, są ich badania, można z nich korzystać, moim zdaniem w ograniczonym zakresie, ale to wszystko przed nami jeszcze. Moim zdaniem to jeszcze nie jest materiał na takim poziomie, na jakim są rekonstrukcje dla innych krajów. Jeśli chodzi o źródła te drobniejsze, historiograficzne, no, rzeczywiście Śląsk jest w dobrej sytuacji, bo tych źródeł trochę jest. Natomiast, tak jak pan profesor powiedział, czasami my nie wiemy, czy informacje, które one zawierają, dotyczą Śląska czy regionu, czy dotyczą terenów sąsiednich albo należących do pewnej wspólnoty kulturowej. To jest historia o biczownikach, dosyć istotna w kontekście epidemii, na ile obecność biczowników była dowodem na obecność epidemii w regionie, a na ile były po prostu dowodem na świadomość problemu epidemii w Europie Środkowej. Albo na ile zapobiegła epidemii. Mamy edykty Karola IV dotyczące cen, które mogły wskazywać na to, że mamy pewien problem z kryzysem, który mógł być wywołany epidemią, ale generalnie to z tymi edyktami to cesarskimi to różnie tam bywa dla różnych regionów. Więc ja jakby nie miałem tutaj czasu, żeby omawiać wszystkie te źródła drobniejsze. W tekście nawiązuję do roczników i pomorskich i koronnych, czy małopolskich, wielkopolskich. Natomiast no, generalnie jest to pewien kłopot też związany ze stanem opracowania tych źródeł, bo bardzo często to są źródła, o których niewiele wiemy. No, bo sama zapiska to jest jedna rzecz, a kontekst powstania tej zapiski no, jest kluczowy dla interpretacji. Więc tak jak wspomniałem, jest miejsce jeszcze dla pracy historyka przy tym temacie, to dużo miejsca, a im mamy do czynienia z późniejszymi epidemiami, tym więcej tej pracy jest, bo jest więcej źródeł. No dla końcówki XIV czy dla XV wieku zwłaszcza. No i ostatni element to jest kwestia miasto-wieś. To jest taki podstawowy problem, z którym my się spotykamy, ponieważ większość źródeł historiograficznych powstało w miastach, a większość ludzi mieszkało na wsi. I z tej perspektywy z tym walczył Benediktow. On stwierdził, że on będzie szukał źródeł na wsi. I stąd brał pod uwagę na przykład księgi czynszów, różnych dóbr takich wielkiej własności w różnych krajach i sprawdzał tak, ile osób płaciło czynsze przed połową XIV wieku, a ile osób płaciło po połowie XIV wieku. Dla niektórych miejsc mamy quasi spisy ludności, takie podatkowe dla miast włoskich na przykład. I rzeczywiście jest dyskusja na temat rozprzestrzeniania się epidemii w miastach i na wsi. I tak jak zasygnalizowałem, wbrew pozorom, to ta dyskusja dotyczy problemu gęstości zaludnienia. Ta gęstość zaludnienia na pewno wpływała, proszę Państwa, na śmiertelność. Natomiast wpływała też na stopień rozprzestrzeniania się epidemii. I co zaskakujące, regiony o małej gęstości zaludnienia były szybciej opanowywane przez epidemię niż regiony o dużej gęstości zaludnienia. Z czego to wynikało? Wynikało to z liczby szczurów przypadających na jednego człowieka. Jak jest duża gęstość zaludnienia, to tych szczurów jest mniej na jednego człowieka, mniej jest pcheł szczurzych, które są nosicielami bakterii i szanse ukąszenia są mniejsze. Natomiast na wsi, kiedy na przykład szczury wędrowne
jedna rodzina szczurów wędrownych mogła doprowadzić do zarażenia prawie całej wsi. Po prostu tam liczba szczurów na jednego człowieka była większa niż w mieście i szybciej pchły atakowały człowieka. No bo to jest też problem, że taki już samej rozprzestrzeniania się choroby. No to już historycy w to nie wchodzą, to powiedzmy, że epidemiolodzy o tym wiedzą więcej. Jeżeli przyjmiemy, że to była dżuma dymieniczna, to źródłem zarażenia było ukąszenie pchły albo innego gryzania żyjących na szczurach albo na innych gryzoniach. Jeżeli przyjmiemy, że w pewnym momencie mamy do czynienia z dżumą płucną, to wtedy rozprzestrzenianie choroby może się odbywać drogą kropelkową. Czyli nie są potrzebne pchły, wystarczy kichanie, prawda? Więc tych problemów takich, gdzie nie tylko historyk, ale właśnie przyrodnicy, biolodzy, genetycy, inni będą przydatni albo będą stanowili nauki wspomagające czy pomocnicze historii jest bardzo dużo. I bardzo mnie trochę, znaczy to bardzo mnie zdziwiło, kiedy wszedłem w tę tematykę, że zrobiono takie wielkie spotkanie dotyczące czarnej śmierci online i na tym spotkaniu się zarejestrowało 500 osób. Ja zacząłem się zastanawiać, czy to możliwe, że 500 mediewistów na świecie zajmuje się tą epidemią. No ale okazało się, że mediewistów to tam było trochę, ale generalnie to byli specjaliści od genetyki, od innych nauk przyrodniczych i to oni tam odgrywali największą rolę. Oni dyktują kierunki badań. Paradoksalnie Europa już nie jest interesująca. Teraz bada się Azję, Afrykę, Amerykę Południową w kontekście epidemii. Kiedy ja pisałem ten swój tekst, to miałem z redakcji taką wskazówkę wręcz, żebym ja napisał akapit, dlaczego ja chcę jeszcze o Europie w czarnej śmierci pisać. No i inna rzecz, dlaczego ja chcę o Polsce pisać, dlaczego Polska jest ważna. Z taką wręcz bezczelną sugestią, że jakby była Holandia, to bym nie musiał opisywać, dlaczego jest ważna, ale przy Polsce muszę uzasadnić bardziej, niż mi się wydawało. No ale jest dużo, dużo do zbadania i zgadzam się, że tych źródeł pomniejszych, zwłaszcza dla XV wieku jest więcej, a też widzę dużą szansę, wbrew pozorom, w łączeniu epok. Dlatego, że wchodzą źródła metrykalne w XVI wieku i one dają już precyzyjne dane na poziomie parafii. Nawet jeżeli mamy bardzo tylko do czynienia z seriami zwykle urodzeń, ale jest pewna metoda, która pokazuje, że da się skorelować serię urodzeń ze strumieniem zgonów, nie mając metryk zgonów. I dopiero łącząc genetykę, demografię, nauki paleekologiczne, będziemy bliżej odpowiedzi na temat charakterystyki, specyfiki i cech skali śmiertelności epidemii w okresie preindustrialnym. Dziękuję bardzo. Ja także dziękuję. Może ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie bądź refleksję do naszego prelegenta? Pani profesor Anna Krasowska, witamy w biotechnologii. A propos tego, Piotrze, co mówiłeś. Znaczy, tak, tak, z przydziału Wydziału Biotechnologii, natomiast ja jestem mikrobiologiem i mam jak najbardziej tak możliwości badań genetycznych przeprowadzenia. I właśnie mnie zainteresowało to, co pan profesor powiedział już na końcu swojego wykładu, że przyszłość tkwi także w genetyce. Ja rozumiem, że chodzi o cmentarze, tak? Czyli pobranie próbek ze szkieletów, z zębów i tak dalej na terenie Polski i wyjaśnienie tej sprawy, że to była Zielona Wyspa, tak? Jeżeli chodzi o Yersinia pestis, być może jakiś inny szczep Yersinia nas zaatakował, który był mniej groźny. Nie wiem, chciałabym poznać opinię pana profesora.
Tak, rzeczywiście, proszę Państwa, no ja jestem no tak trochę jako historyk jest mi smutno, że historycy mniejszą rolę odgrywają, ale rzeczywiście samo zidentyfikowanie, że mamy do czynienia w Londynie z Yersinia pestis wynikało stąd, że historycy byli w stanie udowodnić, że te szkielety, które tam odkryto i których badano DNA, to są szkielety z okresu pierwszej pandemii, czy z drugiej pandemii, czyli z pierwszej fali czarnej śmierci, a nie jakieś inne. Czyli w przypadku polskiego materiału kostnego niezwykle istotne jest, oprócz tego, że no, przeprowadzane zostaną badania przez specjalistów niehistorycznych, to kluczowe jest to, czy my jako historycy jesteśmy w stanie zidentyfikować odpowiednie miejsca i odpowiednie szkielety do przeprowadzenia tego typu badań. Bardzo często mamy do czynienia z cmentarzyskami, gdzie przez kilkadziesiąt albo kilkaset lat są prowadzone pochówki. I nie da się precyzyjnie powiedzieć, tak, że no, to jest z tego albo z innego momentu. Kości są zmieszane. No, my jakby po napisaniu tego tekstu o całej Europie podjęliśmy starania o grant European Research Council, w którym byśmy włączyli badania genetyczne i tam takie wstępne jakieś ustalenia poczyniliśmy w Gdańsku, no bo Gdańsk jest stosunkowo dobrze rozpoznane i pod względem historycznym i archeologicznym i tego materiału kostnego jest bardzo dużo. No ale generalnie też pewnie inne regiony będą wchodziły w grę. Dla nas jakby istotne było rozróżnienie zasadnicze ofiar dwóch rodzajów epidemii, dżumy i ospy. Pewnie pani profesor też wie, że w przypadku wirusa i ospy materiał, nie każdy materiał się nadaje, trzeba specyficznego, zwykle dotyczącego dzieci. I o wiele jest trudniej badać ospę. Natomiast nasza hipoteza robocza była taka, że wiele epidemii, które myśmy historycznie traktujemy jako dżumę, to były epidemie ospy i one były groźniejsze. Ale ospa na dawnych terenach Rzeczypospolitej w badaniach takich mikrobiologicznych, antropologiczno-mikrobiologicznych została zidentyfikowana w Wilnie. Jest taki ciekawy artykuł zrobiony bez żadnego udziału, żadnego historyka zresztą, przez Amerykanów. I to Wilno dla mnie też jest takim case study, bo dosyć dobrze z innego powodu znam to miejsce historycznie. No ale to tutaj też widzę przyszłość. To znaczy, że genetycy nam pomogą rozpoznać, jaki to był rodzaj choroby. Tak? Czy to była dżuma rzeczywiście, czy to była ospa, czy może to było coś jeszcze innego. Źródła pisane nam tego nie dają. A też to, jaka była choroba, to też będzie wpływało na to, jak będziemy próbowali szacować śmiertelność. A może czasami trzeba właśnie odwrotnie, to znaczy mając dane metrykalne i mając dane o śmiertelności, próbować zobaczyć, czy to rzeczywiście wszędzie jest ta sama choroba, bo być może są różne, a być może jest współwystępowanie, co jak Państwo wiedzą, było też często podnoszone w czasie epidemii koronawirusa. I nie koronawirus zabijał, ale współwystępowanie z innymi chorobami. Ale ja widzę wielką przyszłość we współpracy. Takie współwystępowanie może nie być złe, znaczy dla ludzi, ponieważ jeden szczep może niwelować skutki drugiego. Dokładnie. Może być antagonizm, nie synergizm. Tak. Także dobrze, no jeżeli tylko będę mogła, to pomogę. Więc się zgłaszam. Dziękuję za ciekawy wykład. Dzięki najmocniej. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś miałby ochotę wykorzystać naszego prelegenta?
Jeżeli nie, to będziemy się żegnać jeszcze raz panu profesorowi Guzowskiemu. Serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu za obecność. Tak nawiązując do słów profesora Mrozowicza, no chyba zdecydowanie wszyscy poczuliśmy, że to okno zostało otwarte i nieco powiewu świeżego powietrza nastąpiło. Powiem tylko na koniec, że cykl Szewskich Czwartków będzie kontynuowany. Co więcej, my nadal zostaniemy w tematyce dotyczącej chorób. 23 listopada będzie o XIX-wiecznej Rosji i cholerze. Więc już teraz serdecznie państwa zapraszam, a wszelkie informacje oczywiście zostaną zamieszczone na naszym Facebooku. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru. Dziękuję do widzenia bardzo. I dzięki. Dziękuję bardzo.